czynić, to tylko jedno – miłować. Idąc za przykładem Jana Pawła II, pragniemy miłować i tą miłością się dzielić. Czym jest Boże Narodzenie dla każdego z nas? Czy świadomie przeżywamy zimowe święta? Przed Państwem autorski scenariusz Opowieść wigilijna na podstawie klasyka autorstwa Charlesa Dickensa. Całość została przygotowana przez Akademię Biarską, w tym Studenckie Koło Naukowe Kurtyna, Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnością oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Domem Pomocy Społecznej Kostomłota. Wydarzenie uświetni wykład pod tytułem Nie możemy obrażać się na AI, który poprowadzi pan dr Tomasz Siemek. Zachęcamy także do wzięcia udziału w świątecznym kiermaszu rękodzieła na holu rektoratu, z którego cały dochód przeznaczony jest na rzecz wystawiających się ośrodków. DPS Kostomłoty, Wspólny Świat, DPS Kolębrodę, SOS w Zalutyniu oraz SDS w Międzylesiu. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. To nie jest pierwsze wydarzenie tego typu w naszej uczelni. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co działo się rok temu i też pod wrażeniem tych efektów, które były po naszym spotkaniu wigilijnym, można powiedzieć, przedświątecznym. Proszę Państwa, nasza uczelnia jest tą, która ma wielkie ambicje, żeby być miejscem dobrym dla wszystkich. Dla ludzi z naszego regionu, dla studentów, dla osób z niepełnosprawnościami, dla naszych przedsiębiorców. Chcemy, żeby w tej atmosferze przedświątecznej wszyscy u nas czuli się dobrze. I mam nadzieję i dziękuję bardzo osobom, które przygotowywały dzisiejszy spektakl, naszym studentom, naszym pracownikom kołu Kurtyna za ich zaangażowanie, za ich ciepło, za ich miłość. Jest mi niezmiernie miło, że mogę brać tutaj udział i uczestniczyć z Państwem w tym wydarzeniu. Panie rektorze, w imieniu swoim i moich mieszkańców serdecznie dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego spotkania, do wydarzenia, w którym występują moi mieszkańcy. Dzisiaj na tej scenie wystąpią między innymi mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej. Ludzie, którzy są bardzo zdyscyplinowani, zorganizowani i bardzo poważnie podeszli do swojej roli. Proszę Państwa, Dom Pomocy Społecznej często kojarzy nam się chyba z negatywnymi odczuciami. Z czymś smutnym, z czymś ostatecznym, z czymś, co ogranicza człowieka ze starością. Zapewniam Państwa, że tak nie jest. W naszym domu mieszkają ludzie młodzi, ludzie, którzy odzyskali sens swojego życia. Gdzie choroba w środowisku pokrzyżowała im plany i nie mogli dalej ich realizować. Gdzie środowisko stało się dla nich zagrożeniem, a dom stał się azylem. Dzisiaj na tej scenie wystąpią ludzie w różnym wieku, na różnym etapie swojego życia. I mogę Państwu chyba powiedzieć, że ograniczenia są tylko w naszej głowie, bo zawsze możemy siebie realizować, tylko czasami potrzebujemy aniołów do zniesienia skrzydeł. Dzisiaj takimi aniołami jest Pani Karolina i Pani Martyna, którym serdecznie dziękuję za te przedsięwzięcie. One już nie pierwszy raz to organizują, w tym uczestniczyłam, dlatego serdecznie Wam, Pani, dziękuję. Pomódlmy się w noc betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania, by wszystko się nam rozplątało. Węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki. Własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki. I oby w nas paskudne jędze pozamieniały się w owieczki, a w oczach mądre łzy stanęły jak na choince barwnej świeczki. Niech anioł potrze każdy dramat, aż do rozdziału ostatniego, kładąc na serce podmatwane jak lekki kompres z płatków śniegu.
jakoby wątpiący się rozpłakał. Na cud, czekając w swej kolejce, a Matka Boża, cichych, ufnych, na zawsze wzięła w swoje ręce. Zaśnieżone miasta, w rozpędzone sny, świat, któremu braknie tchu, z Bogu się zakrada znów. Otulony puchem, wziął przy drodze czas, widział jak znajomy ktoś wniósł choinkę po swój dom. Wesołych świąt, Chrystus się rodzi. Te słowa jeszcze kilka lat temu przez usta by mi nie przeszły. Ale teraz radujmy się. Na świat przyjdzie nasz Zbawiciel. Ale to jeszcze trzeba poczekać. Teraz przyszła moja przyjaciółka. Otwarte Aurelio, zapraszam. Witaj, Scrooge. Przyniosłam ci przepyszne pierniki do herbaty. Witam i zapraszam do stołu. Ależ pysznie pachną.